Dnia 8 maja parking przed budynkiem Urzędu Miasta w Józefowie zamienił się w bajkowy ogród. Dzień dobry, jeszcze raz serdecznie witamy Państwa na wiosennym kiermaszu ogrodniczym zorganizowanym staraniem Urzędu Miasta, redakcji Pisma Samorządowego Józef Snad-Świdrem i Miejskiego Ośrodka Kultury. Hasłem naszym jest Ukwiecamy nasze miasto. Jesteśmy w miejscu cyklicznej imprezy, tutaj miasta Józefów. Impreza jest skierowana do mieszkańców. Ma na celu przede wszystkim upiększanie ogrodów, też promocję lokalnych firm, co jest bardzo istotne, jak i też lokalnych, można powiedzieć, artystów ogrodu, czyli architektów krajobrazu. I przede wszystkim właśnie taki ma profil. Profil ogrodniczy, urządzenia tej przestrzeni zielonej, począwszy od balkonów na większych ogrodach jednorodzinnych, skończywszy. Mieszkańcy mogli nacieszyć oko cudownymi kwiatami, dokonać zakupów w atrakcyjnych cenach i zasięgać profesjonalnych porad. Ten kalistemon, trzeba go na zimę chować do garażu. Raczej mięta ma tak wymowną nazwę, że nie trzeba wskazówek. Normalnie wtedy podlewa się tę roślinkę i ona będzie funkcjonowała do następnego roku. Organizatorzy kiermaszu zapraszali mieszkańców, by zgłaszali swoje ogrody do konkursu. Jeżeli właściciel uzna, że jest to piękny ogród, bo włożył w niego energię, miłość całą, starał się, to my się też cieszymy. To nie ma tutaj takich kryteriów, że coś jest ładne czy brzydkie. O tym decyduje właściciel, a potem my wybieramy najlepszy. Nasz burmistrz jest bardzo hojny i są to bony do sklepów ogrodniczych. I jest to pomyślane w ten sposób, żeby po prostu ta nagroda umożliwiła zakup sprzętu, ewentualnie uzupełnienie ogrodów rośliny. Podczas gdy dorośli wybierali rośliny do upiększenia swoich ogrodów, najmłodsi mogli wspaniale spędzić czas, korzystając z atrakcji przygotowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. Oczywiście nie zabrakło też waty cukrowej, tak więc imprezę można zaliczyć do naprawdę udanych. Bardzo się cieszę, że jest ten kiermasz. Wybrałam sobie parę rzeczy i ładna pogoda akurat sprzyja, więc jest bardzo miło. A co jest najfajniejszego? Wata cukrowa bez ograniczeń.